Markowi Kotarskiemu przydarzyło się niemożliwe. Walczył dzielnie z każdym nadchodzącym dniem. Przeciwności losu, piętrzące się nieustannie, starał się rozwiązywać na bieżąco. Praca, dom, choroby. Nazbierało się tego. Gasił pożary wybuchające co i róż w jego otoczeniu. Zawsze z kulturą i szacunkiem, nawet do najgorszych kanali. Jednak los nie był dla niego łaskawy. Gdy rozwiązywał jeden problem, na jego miejsce pojawiał się kolejny. Wieczne konflikty w pracy przeplatały się z morowym klimatem życia osobistego. Jego małżeństwo nieubłaganie chyliło się ku upadkowi. Dwa bachory, roszczeniowo nastawieni nastolatkowie, jawnie gardzili ojcem. Żona od tygodni porozumiewała się z nim krótkimi wiadomościami wypisywanymi na ścianach ponad 100-metrowego domu jednorodzinnego. Po kilku miesiącach takich praktyk niemal każda ściana kuchni i przedpokoju była zapisana krótkimi wiadomościami typu: zrób zakupy, nie zapomnij o rachunkach, nie będzie mnie dzisiaj. Każda próba werbalnego kontaktu z małżonką kończyła się awanturą, wypominaniem sobie zaszłości sprzed lat i kolejnymi cichymi dniami. Pracował jako koordynator w dużej agencji detektywistycznej. Jego zadaniem było doglądanie i kontrola ochroniarzy pilnujących kilku obiektów. Jeździł na swojej zmianie od jednego budynku do drugiego, sprawdzając, czy chłopaki nie przysypiają i zgodnie z regulaminem wykonują swoje zadania. Niewdzięczna robota przyczyniła się do tego, że koledzy z pracy stronili od niego, uważając za konfidenta. Bączek, jak złośliwie wołali za nim, nie miał łatwego życia. Był między młotem a kowadłem. Gdyby stał po stronie pracowników i przymykał oko na łamanie regulaminu, pożegnałby się szybko z poważnymi dodatkami i premiami, a w ostateczności i pracą. Wykonując sumiennie swoje zajęcie, był obiektem zawiści, nielubiących nocnych niespodzianek ochroniarzy. Niewdzięczna praca, toksyczna atmosfera w domu, brak przyjaciół – to wszystko powoli zaczęło odciskać piętno na 35-latku. Zaczęły się problemy ze zdrowiem, nadciśnienie, insulinooporność i dna moczanowa. Leczył te cholerstwa już od jakiegoś czasu. Wiedział jednak, że już do końca życia będzie musiał łykać gorzkie pastylki. Stał się opryskliwy. W wolnym czasie często sięgał po butelkę, spędzał całe godziny zamknięte w sypialni z telefonem w ręku. Nie wiedział, kiedy w jego życie zaczęła sączyć się beznadzieja, młodsza siostra depresji. Dziś wychodził do pracy na nockę. Minął niczym duch, wpatrzoną w szklane pudło żonę i przejrzał ścianę płaczu. Tak nazywał zapisane koślawymi hieroglifami ścianę. Wychodzę na noc. Nowy wpis pojawił się w przedpokoju. Nagryzmolony był grubym czerwonym markerem, tak by Marek nie mógł go pominąć. Nie wiedział, po co przeklęta baba mu to oznajmiała, bo szczerze to już od jakiegoś czasu w ogóle nie interesował się życiem prywatnym małżonki. Prócz dwóch 17-letnich wyrzutów sumienia, którzy siedzieli nieustannie z nosami w komputerach, grając w gry online i sporego kredytu, nic z tym babsztylem go nie łączyło. Miał tylko cichą nadzieję, że znajdzie sobie w końcu jakiegoś innego frajera i uwolni go od siebie. Był nawet skłonny sprzedać dom, spłacić kredyt, płacić te alimenty, byleby tylko choć jeszcze jeden raz odetchnąć czystym powietrzem. Takim pozbawionym zapachu tanich babskich perfum. Wyszedł z domu i wsiadł do niemłodego już, ale zadbanego Passata. Jedyna rzecz, która nie zawodziła Marka. Włączył ulubioną playlistę w komórce i podłączył się do auta kablem AUX. Stary punk rock lat 90. ubiegłego wieku zawsze podnosił mu morale. Te nocki z dezerterem, armią, Moskwą i kolaborantami to była jego jedyna radość życia. Stare dobre kapele polskiej sceny undergroundowej dawały zawsze radę. Ruszył w mrok. Przedwiośnie w Perun było magicznym czasem.
Budząca się przyroda wypijała siły z ludzi, którzy zwalniali swój egzystencjonalny maraton. Oddając naturze odrobinę swojej energii, mogli liczyć na to, że Matka Ziemia odwdzięczy się ludziom swoją szczodrością, zazieleni dźwigający się z zimowego snu świat i ogrzeje ciepłem wiosennego przesilenia. Pojawiały się poranne mgły nad jeziora głębi i moczarów ciszy, które otulały swymi tajemnicami senne dzielnice. Uśpione zwierzęta powoli wybudzały się z zimowego letargu. Pierwsze ruszyły bazie, obsypując się kotkami. Tak w potocznej mowie nazywano białe kosmate szypułki. Nadchodził czas zmian. To właśnie wtedy, w drodze do biura, gdzieś między dzielnicą Pychy a jeziorem Głębi, Marek poczuł, że coś w jego wnętrzu próbuje przebić się przez stalową zbroję utkaną z samokontroli. Poczuł dziwne ciśnienie w czaszce. Ogromne zmęczenie weszło w jego członki. Czarne mroczki pojawiły się przed oczami, a świat za szybą rozmył się. Zdał sobie sprawę, że za chwilę zemdleje. Ostatkiem sił zjechał gdzieś na chodnik i włączył światła awaryjne. Czuł się strasznie. Pisk w uszach pojawił się jako następna dolegliwość. Narastał równomiernie, stając się po chwili nie do wytrzymania. Próbował złapać za telefon i zadzwonić na numer alarmowy. Nie drgnął nawet o milimetr. Siedział sparaliżowany, niezdolny do jakiegokolwiek ruchu. Głowa pękała przerażającymi dźwiękami chaotycznych pisków i trzasków. Wtem wszystko w jednej chwili się skończyło. Marek stracił świadomość. Ból. Przytomność wracała pośród cierpienia. Każdy nerw, każda część ciała rwała, ciągnęła i pulsowała. Kotarski jęknął cicho, próbując otworzyć oczy. Poraziła go kłująca jasność. Po chwili przyzwyczaił się do niej, a świat nabrał kontrastów i kształtów. Miasto mgłe zniknęło. Siedzący za kierownicą swego auta mężczyzna wytrzeszczył ze zdziwienia oczy. Otaczała go dziwna przyroda. Bulwiaste, fioletowe drzewa zamiast liści miały prostokątne, ale blaszki, które ustawione były w kierunku różowego słońca. To samo tyczyło się poskręcanych niebieskich dziwadeł z okrągłymi półtalerzami. Te owale także spijały słoneczne promienie. Marek uniósł dłoń i spojrzał na swoje palce. Spostrzegł na brzegach paznokci fioletową, ledwo widoczną poświata. Pulsowała w rytm uderzeń jego serca. Otworzył drzwi i wyszedł z auta. Rozprostował obolałe kości i napiął mięśnie. Dopiero teraz poczuł, jak bardzo były pospinane. Czuł się tak, jakby przebył setki kilometrów, nie zmieniając pozycji. Stał po kolana w falującej żółtej niby trawie, która w pobliżu nóg odchylała się, tak by nie dotykać spodni i butów. Patrzył na dziwną roślinność, nie mogąc poukładać sobie w głowie sytuacji, w której się znalazł. Pomiędzy tymi talerzowatymi dziwadłami wznosiły się na kilkanaście metrów cienkie tyczki. Zakończone srebrnymi kulkami niczym kiście winogron skrzyły się fioletowymi iskrami. Wyglądały jak zimne ognie. Po drugiej stronie auta rozpościerały się płaskie, niczym stół bilardowy, połacie żółtych traw. Taki krajobraz ciągnął się po horyzont, gdzie ląd łączył się ze szkarłatnym niebem. Oszalałem, powiedział do siebie Kotarski. Skupił się na sobie i zajrzał w głąb umysłu. Poszukiwał objawów szaleństwa, jednak nie czuł, by stracił kontakt z rzeczywistością. Myślał jasno, zaczynał wychodzić z szoku i łączyć fakty. Jechał autem do roboty. Wjechał w gęstą mgłę gdzieś w połowie drogi. Coś mu się stało, jakby zasłabł. Stanął, włączył światła awaryjne i zemdlał. Obudził się tutaj. Marek wsiadł do auta i spróbował go odpalić. Nic z tego. Silnik milczał jak zaklęty. Nawet rozrusznik nie zawarczał. Pojazd był uziemiony. Zdawał sobie sprawę, że siedzieć i czekać na cud nie było sensu.
Wyglądało na to, że w jakiś niewyjaśniony sposób przeniósł się do innego świata. Właściwym rozwiązaniem było ruszyć się i rozejrzeć. Może gdzieś tu krył się portal, który zabrałby go do domu. Skoro on tu wylądował, to kto wie, może jacyś inni ludzie trafili do tego świata przed nim i odnajdując ich, uzyska pomoc. Rozmyślał tak, przyzwyczajając się powoli do zaistniałej sytuacji. Marek spojrzał jeszcze raz na otaczający go świat. Na razie widział tylko Florę. Wszystko wskazywało na to, że te dziwne konstrukcje to odpowiedniki roślin. Nigdzie nie widział zwierząt. Nagle strach zacisnął jego serce. Co będzie, gdy fauna okaże się agresywna i skończy rozszarpany na kawałki przez jakieś obce stwory? Co, jeżeli istoty rozumne będą chciały na nim przeprowadzić eksperymenty? Tak naprawdę to on był przecież obcym, nie lada gratka dla tutejszych naukowców. Jeżeli jest tu zaawansowana cywilizacja rozumnych istot, to nieciekawy czeka go los. A co jeżeli już o nim wiedzą? Jeżeli wysłali grupę przechwytującą, mroczne myśli zalały jego umysł. Nieomal wpadł w paranoję, kuląc się ze strachu. Musiał odejść z tego miejsca, porzucić bezpieczne wnętrze auta, zaszyć się gdzieś i jakoś przetrwać w ukryciu. Jak nie sraka to uroki! Zaklął. Rozejrzał się po wnętrzu Passata. Torba z drugim śniadaniem, pałka teleskopowa i paralizator leżały na siedzeniu pasażera. Butelka litrowej coli i wody mineralnej też były na swoim miejscu. Marek przyczepił do pasa sprzęt i zabrał prowiant. Odruchowo nacisnął zamykanie centralne w kluczyku i schował go do kieszeni. Rozejrzał się i na chybił trafił, ruszył przed siebie. Szedł wolno, uważnie studiując okolice. Nawyki z kursów samoobrony pozostałe. Uważał na każde nienaturalne zachowanie. Nie podchodził do żadnej kolorowej rzeczy stojącej dookoła. Wybierał tylko najniższe rośliny, które odsuwały się od jego nóg przy każdym kroku. Bał się. To wzmagało czujność i uwagę. Po godzinie marszu znalazł się na niewielkim wzniesieniu, z którego mógł spojrzeć na większą odległość. Zobaczył w dali jakieś dziwne kopuły odbijające promienie słońca. Pomiędzy wznosiły się chromowane iglice oraz eliptyczne konstrukcje. Nie były to naturalne twory tutejszej przyrody. Mężczyzna przyjrzał się uważniej i dostrzegł unoszące się w powietrzu maleńkie punkciki jakichś obiektów. Kotarski cofnął się. Doskonale zdawał sobie sprawę, co może się z nim stać, gdy zostanie obiektem badań obcej, inteligentnej rasy. Nie chciał zakończyć swego życia jako świnka doświadczalna. Postanowił wrócić po własnych śladach i ruszyć jednak w drugą stronę. Wiedział, że im dłużej zostanie w ukryciu, tym ma większe szanse na przeżycie. Oczywiście do czasu, gdy nie padnie z odwodnienia. Nagle dostrzegł jakiś ruch. Jakieś 200 metrów od miejsca, w którym się znajdował, coś się poruszało. Kucnął i wytężył wzrok. Okołometrowe, beczułkowate stworzenia toczyły się wolno, zataczając owalne kręgi. Kilkucentymetrowe, oblepione dziwnymi, owalnymi membranami czułki wyrastały w losowych miejscach. Pod wpływem ruchu istoty drgały rezonując. Wyglądało na to, że wypustki były swego rodzaju radarem. Stado liczyło kilkanaście sztuk, żerujących na skraju dziwnego lasu. Nagle wszystkie w jednej chwili stanęły w miejscu, drżąc na całym ciele. Rezonujące wypustki we wszystkich czułkach zwróciły się w jedną stronę. Marek z przerażeniem uświadomił sobie, że stworzenia patrzą w jego stronę. Skulił się i czekał. Do jego uszu dobiegł cichy warkot. Narastał z sekundy na sekundę. Coś się zbliżało. Mężczyzna delikatnie uniósł głowę nad poziom traw i spojrzał w stronę zbliżającego się dźwięku. Dwa owalne kształty nadlatywały od strony pozostawionego za plecami miasta obcych. Odwrócił głowę i spojrzał na stworzenia.
Te jak na komendę błyskawicznie rzuciły się do ucieczki, mignąc w cieniu fioletowych drzew. Marek postanowił wziąć przykład z tutejszej fauny i ruszył biegiem w stronę pozostawionego samochodu. Minął skupiska talerzowanych roślin, przebiegł po odskakującej spod jego stóp niskiej trawie. Biegł najszybciej jak mógł i nagle zdał sobie sprawę, że w ogóle się nie męczy. Przebył już kilkaset metrów w pełnym pędzie i nic, nie był maratończykiem. Ba, nawet nie truchtał na siłowni, by tracić kalorie. Nieraz musiał przyspieszyć kroku i już po kilku metrach czuł ucisk w klatce piersiowej, a oddech znacznie mu przyspieszał. Teraz biegł niczym rączy jeleń, nie czując żadnego zmęczenia. Jednak pomimo wszystko warkot nasinał się i tylko sekundy dzieliły mężczyznę, by został zauważony przez obcych. Wtem ziemia rozstąpiła się przed nim. Tracąc równowagę, runął do dołu, ciężko padając na twarz. Odwrócił się na wznak i spróbował wstać. Zdał sobie sprawę, że został unieruchomiony w tym płytkim grobie. Po chwili dwa owalne statki powietrzne przeleciały nad głową człowieka. Zniknęły z pola widzenia, jednak hałas silników nie zmalał, co świadczyłoby o tym, że obcy odlatują. Marek zobaczył, jak pojazdy krążą nad jego głową. Nie ulegało wątpliwości, że go szukają. Po chwili jeden z pojazdów zaczął obniżać swój lot i zwalniać. Zawisł w powietrzu i osiadł na ziemi, znikając z pola widzenia leżącego w dołku człowieka. Minęło kilka minut i pojazd wzniósł się w powietrze, by wraz ze swoim kompanem ruszyć w powrotną drogę ku miastu obcych. Niewidzialne pęta rozluźniły się i mężczyzna odzyskał swobodę ruchu. Usiadł i złapał się za brzegi domu. Wstał ciężko i otrzepał z brunatnej ziemi. Zadumał się. Dziwny to był świat, gdzie sama przyroda chroniła obcego w tym świecie człowieka, ukrywając go w swych ramionach. Latający tropiciele byli tu niemile widziani i sama planeta starała się ukryć wszystko przed ich wzrokiem. Marek ruszył w stronę samochodu. Szedł tak około godziny zatopiony we własnych myślach. Cieszył się podświadomie z jednego. Planeta jako taka nie chciała mu zrobić krzywdy. Roślinność była neutralna, nie wiedział nic o faunie. Musiał wystrzegać się inteligentnej rasy zamieszkującej w swoich hermetycznych miastach. Pozostał jeszcze problem jedzenia i picia. Był niemal pewny, że wszystko co tu włoży do ust uśmierci go w kilka chwil. Zjadł kanapkę i wypił łyk. Ze zdziwieniem zdał sobie sprawę, że nie był głodny ani spragniony. Minęło już kilka długich godzin wędrówki, a jego organizm nie domagał się energii. Wydawało się, że klimat planety służy człowiekowi. Nie męczył się długim wysiłkiem fizycznym, nie czuł głodu i pragnienia. Kiedyś, gdy był młody, skręcił kolano, które dokuczało mu tępym, jednostajnym bólem po dziś dzień. Jednak tutaj męcząca kontuzja przestała dokuczać już jakiś czas temu. Marek dostrzegł w oddali porzucony samochód. Gdy dotarł do niego, ujrzał dziwny widok. Auto było pokryte dziwnym fioletowym nalotem. Każda metalowa część wyglądała, jakby zostawała rozpuszczona nieznaną masią. Opony już nie istniały, tak jak materiał siedzeń i tapicerki. Natura tej planety nie tolerowała materiałów sztucznych wytwarzanych w procesach obróbki. Klimat był przyjazny organicznym istotom, a bezlitośnie usuwał wszystko, co nie oddychało. Marek spojrzał na swoje ubranie i zacisnął mocno oczy. Na spodniach i kurtce pojawił się już fioletowy nalot. Zdał sobie sprawę, że za kilka godzin pozostanie nagi. Usiadł, opierając się o drzwi auta i schował głowę w dłoniach. Sen przyszedł szybko i otulił go ciepłym kocem zapomnienia. Paweł Fibich, artysta, malarz, siedział w swojej pracowni wpatrzony w biel płótna. Zamalowane śnieżnym akrylem pod obrazie już od jakiegoś czasu czekało na pierwsze uderzenie pędzla. Wena ulotniła się w oparach alkoholu i tanich papierosów.
Wrażliwości na utkany ze snów świat rozpłynęły się pod wpływem trywialnych obowiązków wobec materialnego świata. Stos niezapłaconych rachunków, widmo kolejnej eksmisji i brak funduszy na przedmioty pierwszej potrzeby skutecznie zaśmiecały umysł artysty. Rozeźlony odłożył pędzle do słoika i podszedł do szafki. Kilka kropel alkoholu mogło znieczulić ból egzystencji, zmiękczyć twardą rzeczywistość, pozwalając sięgnąć za kotarę betonowego miraszu, miasta mgły. Ten świat palił jak rozżarzone węgle. Kraty rzeczywistości parzyły beznadzieją przemijania. Wysoko wrażliwi w świecie materialnego cielca przeżywali piekło ostracyzmu. Sztuka nie była modna, a twórcy zostali zepchnięci na margines. Uważano ich za nierobów, za pasożytów. Oszalałe materialne społeczeństwo gardziło wrażliwością. Wódka rozgrzała wnętrzności malarza. Po chwili poczuł lekki szmer w głowie i rozluźnienie. Wsłuchał się w szum mechanicznego świata. Skrzypiały źle naoliwione zawiasy, burczały pralki i lodówki. Dookoła medialny chaos sterował podświadomie obywatelami, kierując ich ku nowemu porządkowi. Klimatyzacja wykłócała się z zacinającymi framugami okien. Darli koty o to, kto był bardziej potrzebny ich stwórcy, człowiekowi. Czy chłód zagrzybionych wentylacji, czy przeciągi świeżego powietrza otwartych okien. Auta mijały się na ulicy, pozdrawiając dźwiękami klaksonów. Uśmiechające się do stalowych rumaków latarnie miejskie rdzewiały oszczywane przez czworonożnych przyjaciół człowieka. Artysta doświadczał wszystkich tych bodźców. Unosił się na falach elektrycznego smogu i grzązł w odmętach multimedialnego bagna. Zniekształcony alkoholem, wyostrzony białym proszkiem na wszystko. Odbierany poprzez wewnętrzne wrażliwości malarza. Doświadczany subiektywnie przez delikatny umysł. Jednak był to tylko i wyłącznie sztuczny, napędzany marzeniami materialny świat rzeczywistości. Artysta poszukiwał innych doznań. Rozglądał się uważnie za mleczno-białymi, drgającymi barierami oddzielającymi światy. Wiedział, że tu w Perun te kotary są cienkie i niejednokrotnie rwą się, ukazując fantastyczne, obce wymiary. Nauczył się odnajdywać struktury wszechrzeczy i przy odrobinie szczęścia zaglądać dalej. Wiedział, jak rozpoznać uszkodzenia w pajęczynie wszechświatów, zerkać na drugą stronę, a potem przenosić te doświadczenia na płótna. Posiadł tę zdolność po wypadku samochodowym. Jadący czarną limuzyną, polityczny aparatczyk rządzącej wierchuszki potrącił na pasach nieszczęśnika. Znalazł się na intensywnej terapii z zatrzymaniem pracy serca. Lekarze przez 20 minut walczyli o jego życie. Artysta jednak w tym czasie podróżował po innych wymiarach. Halucynogenne wizje śmierci klinicznej zaprowadziły go na skraj rzeczywistości. Rozmawiał z nadmaterialnymi bytami o wszechrzeczy. Ujrzał zapomniane, monolityczne miasta obcych cywilizacji. Podróżował po spiralach przyszłości i przeszłości ludzkiego gatunku. Medycy uratowali go, przywracając akcję serca. Zafundowali mu śpiączkę farmakologiczną, by przyspieszyć regenerację organizmu. Tym samym artysta kontynuował swoją metafizyczną podróż. Gdy wybudzono go z komy, nie potrafił spojrzeć już jak kiedyś na materialny świat. Za dyskrecję polityk odwdzięczył się tym, czym mógł. Zastrzyk gotówki starczył na kilka lat. Paweł wykorzystał je na wynajęcie pracowni, zakup farb i innych rzeczy potrzebnych do malowania. Przypomniał sobie nauki pobierane w dzieciństwie od ojca, znanego malarza, i rozpoczął pracę twórczą. 3 lata, setki prac, kilka wystaw i cisza. Pokazując środowisku plastyków swoje podejście do tematu twórczego, narobił sobie wrogów.
zazdrości, bez krzty wrażliwości gołodupcy robili wszystko, by uprzykrzyć artyście życia. Bojkotowano go w środowisku. Nie chcieli robić sobie konkurencji. Fundusze powoli kurczyły się, a obrazki stały poupychane w każdy kąt pracowni. Nie wiodło się malarzowi, a widmo bezdomności coraz częściej pukało do jego drzwi. Podszedł do okna i spojrzał w niebo. Błękit i szarość chmur poprzecinane żółcieniami słońca. Gdzieniegdzie zauważył delikatne muśnięcia różowości. Powoli nadchodził zmierzch. Otworzył okno i wystawił głowę. Leśki wiatr delikatnie musnął mu twarz. Świeże powietrze ogłuszyło. Kochał miasto mgłę. Jego senny klimat, niespieszne bicie serca. Eutrofia wdzierająca się od południa poprzez dzielnicę biedy. Postęp informacyjny i technologiczny wciskający się od północy poprzez galerię handlową. Dostrzegł niedaleko miejsca, w którym znajdowała się jego pracownia, dziwną anomalię. Szara mgła unosiła się nad chodnikami i wbrew wszelakim prawom fizyki poruszała się niczym żywy organizm. Pełzła równo z krawężnikiem po chodniku, nawet o centymetr, nie naruszając ulicy, po której mknęły auta. Poruszała się wolno, lecz miarowo. Urzeczony artysta obserwował fenomen z otwartymi ustami. Dziwne zjawisko znalazło się tuż pod jego pracownią i zaczęło się wlewać do korytarza. Po chwili całe to mgliste dziwadło zniknęło w bramie budynku, w którym pracował. Malarz spojrzał na drzwi wyjściowe, podszedł do nich i nacisnął klamkę. Otworzył je i zerknął na zewnątrz. Szara mgła unosiła się tuż za rogiem. Podszedł bliżej i powoli wyciągnął dłoń. Wystawił palec i dotknął anomalii. Znalazł się w mleczno-białej pustce, miejscu poza czasem i przestrzenią. Jego umysł otwarty na nowe doznania szybko adaptował się do nowych warunków. Strach błyskawicznie ustąpił miejsce zachwytowi, gdy dookoła niego wybuchła feeria surrealistycznych barw. Kolory mieszały się ze sobą, tworząc wstęgi różnobarwnych zawijasów. Otaczały artystę, zmieniając natężenie od bladych wyblakłości po jaskrawe kontrasty pasteli. Zachwycony mężczyzna napawał się tą kolorową orgią, chłonąc cuda dziejące się dookoła. Był w swoim prywatnym raju i nie zamierzał już nigdy powrócić do szarej egzystencji. Poczuł narastające napięcie. Ciśnienie w uszach urosło ponad miarę, a włoski na przedramieniu zjeżyły się. Gęsia skórka pokryła całe ciało. Zapiszczało mu w głowie, ciągłym, przybierającym na sile dźwiękiem. Malarz skrzywił się. Usłyszał pulsujące buczenie, powtarzalne, coraz głośniejsze i podobne do pulsu. Plastyczny umysł artysty wyobraził sobie, że właśnie wylądował w wielkim sercu pradawnej istoty. Emocje rozdzierały mu duszę, umysł szalał, doświadczając niewysłowionych egzaltacji. Poczuł orgazm, który trwał w nieskończoność. Zamiast stopniowo wystudzać rozedrygane wnętrze, nasilał się, wzmacniając bodźce. Tego było za dużo, a malarz zdał sobie sprawę, że za chwilę osunie się w szaleństwo. Jeszcze chwila, a mózg zresetuje się samoistnie, odcinając się od natłoku wrażeń. Groziła mu katatonia, ucieczka do wnętrza własnej głowy. Ostatkami sił zakrył szczelnie uszy i zacisnął mocno powieki. Niewiele to pomogło. Wrażliwy umysł wyświetlał mu kolorowe filmy pod powiekami, a chaotyczne dźwięki nie zmniejszyły swego natężenia. Kolejny orgazm targnął jego ciałem. Snopy iskier wystrzeliły oślepiając. Iski były nie do zniesienia. Artysta krzyknął w rozpaczy. Chwilę potem zapanowała ciemność. Zemdlał. Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Tomasz Nowicki. Czytam Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to
Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Fra Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalnisz, Gons, Ryu.pl, Nuspar, Mariusz Śnieżko, Mroczne Masło oraz Bartek Koziara. Do usłyszenia.